Jest decyzja, jeżeli chodzi o drugi sezon, czy ciągle? Tak, decyzja merytorycznie zapadła. Umowa jeszcze ciągle nie jest podpisana. To się jakoś tam kotłuje, niestety. Co sprawia, że bardzo nam się kurczy ten czas, kiedy możemy się do tego dobrze przygotować, kiedy można, no można po prostu spokojnie pracować nad tym, żeby móc to zrealizować najlepiej, jak tylko byśmy chcieli. To jeszcze zacytuję pana prezesa Łukomskiego, on mówi tak, nie wiemy kto w telewizji publicznej podejmuje decyzje i za nie odpowiada. Procesy decyzyjne rozłożone są w różnych miejscach w telewizji. Potrzebna jest masa dokumentów, zgód, często opinie od osób nieznających się na filmach i niezwiązanych z programem. To jest właśnie problem telewizji, biurokracja i rozproszenie odpowiedzialności. Komercyjne telewizje są szybkie, tam są procedury, jest pytanie, jest decyzja. W cały proces zaangażowane są 2-3 osoby. A gdy wysyłamy maila do niektórych pracowników telewizji publicznej, to bywa tak, iż nie otrzymujemy odpowiedzi przez miesiąc, 2 lub 3. Pani też ma niestety, takie? Niestety, tak to jest. To jest taki moloch, który niestety, którym rządzi bezwład. I też bardzo wiele osób tam pracujących nie posiada podstawowych kompetencji, po prostu umiejętności, możliwości zrozumienia tej materii trudnej, prawda? Na przykład jest w tej chwili taka, wydaje mi się, powszechne zjawisko, które zabija moim zdaniem telewizję publiczną, tak naprawdę. To jest jakieś straszne próba tak zwanego sformatowania wszystkiego. I to jest w ogóle jakiś koszmar, dlatego że właściwie to ogranicza swobodę twórczą wszystkich osób, które zjawiają się. Pani też musi być w jakimś formacie? No, myśmy sformatowani, jak to się mówi właśnie w tym języku telewizyjnym, nasz serial, czyli on ma pewne zasady dramaturgiczne, powtarzalne, prawda, i tak dalej. Ale jeżeli obserwujemy to, co dzieje się najciekawszego w produkcji serialowej, światowej, to jest właśnie ta umiejętność pewnej gry z formatem, to znaczy z jednej strony oczywiście te seriale są w jakimś sensie sformatowane, to znaczy mają pewną zasadę właśnie dramaturgiczną, czytelną i tak dalej, ale zabawa polega na tym, że twórcy w obrębie tych zasad, prawda, mają jednak sporo swobody i są w stanie jakby nawet w jakimś sensie czasami odchodzić od tego schematu. I dlatego są takie dobre. Dlatego one są takie dobre, dlatego one są twórcze, prawda, dlatego pobudzają widzów do myślenia. Natomiast u nas, jak się w coś wejdzie, w jakąś kolejnę, to tego się wszyscy strasznie trzymają, prawda, nie mówiąc o tym, że dochodzą do tego różnego rodzaju problemy związane z gustem, prawda, poszczególnych osób, z jakimś potwornym strachem, żeby nie dotykać czegoś, co wykracza. Z gustem osób w telewizji, które, z gustem osób, które i on decyduje oceniają, o tym, co jest tak, w serialu? Oczywiście, że tak, bo to jest poddawane jakiejś dyskusji, prawda, w łonie agencji filmowej. No wie pani, no trudno mi w tej chwili jakby przywołać przykłady, no ale te rozmowy dotyczą wszystkiego, jakby struktury dramaturgicznej odcinków, dialogów, prawda, poszczególnych postaci. To jest rozbierane na części pierwsze. I oczywiście taka dyskusja czasami ma sens, ale czasami też zabija po prostu to coś, co jest pewnym prawem twórcy do ryzyka, prawda, twórczego. A czego na przykład telewizja nie chce tam mieć? No telewizja nie, w ogóle włącza taki niestety taki mechanizm takiej fałszywie pojmowanej poprawności, prawda? Żeby tutaj nie dotknąć jakiejś grupy zawodowej, żeby nie powiedzieć czegoś, co jest odczytywane przeciwko komuś. No, ja wiem, no, na przykład oczywiście księża to jest w ogóle, prawda, grupa zawodowa, która jest poddawana absolutnej jakby, prawda, tutaj protekcji. Nie można słówkiem jakby pisnąć na temat czegoś, co by krytykowało tą grupę zawodową, jeżeli tak ją rozumieć, prawda? No wie pani, co chwilę się człowiek zderza z jakąś taką ścianą, prawda? Ona przybiera różne kształty, ale generalnie właśnie to jest to coś, co sprawia, że takim jakby panującym nam gustem, prawda, który unosi się nad telewizją publiczną, to jest gust strasznie, strasznie taki, no,
zaściankowy, taki. No, dużo rzeczy musiała pani wyrzucić z serialu? Dialogów, postaci, jakichś scen? Wie pani, no trudno mi to nawet w tej chwili prześledzić, ale oczywiście pracujemy cały czas i wystarczy powiedzieć, nie, ale z takiego że w tej powodu chwili... właśnie, że jest ta poprawność polityczna, tak? Myślę, że sporo. No, nie wiem, nie przygotowałam się, żeby przyjść tutaj z listą takich, prawda, przykładów, ale oczywiście ciągle się coś takiego zdarza. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że zabijana jest taka prawdziwa kreatywność. I ona jest zabijana nie tylko u tych, którzy przychodzą z zewnątrz z różnymi pomysłami, ale również wewnątrz telewizji są ludzie, którzy mają taką zdolność i mają kwalifikacje, tylko ich kreatywność zostaje właśnie zabita przez taki ogólny maraz, przez ten rozrost biurokracji, przez to, że decyzje rozkładają się na 100 osób i właściwie nie wiadomo, kto za to wszystko odpowiada i tak dalej, i tak dalej.